13 w naszym studiu Marek Łucek, dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana, witam państwa. Ile pan przebiegł dzisiaj rano? 6 kilometrów. 6 kilometrów. To wielkie wyzwanie dla niektórych z nas. Nie musi pan być taki skromny, tym bardziej, że biega pan od kilku miesięcy. Ja przyznam szczerze, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy tutaj, kiedy Gdynia bardzo aktywnie przyłączyła się do tego naszego aktywnego pomysłu, to troszeczkę więcej kilogramów jednak było. Troszeczkę więcej, natomiast no, udało mi się, nie ukrywam, od października już 15 kilo schudnąć. Natomiast ja zacząłem robić to, co wszyscy nasi mieszkańcy Gdyni, czyli zacząłem uprawiać aktywnie sport i zacząłem to robić z głową. I my właśnie do tego namawiamy, żeby w ramach naszej nowej akcji, którą promujemy, żeby zacząć uprawiać sport z głową. No właśnie, jak wyszło to Gdyńskie Poruszenie, ta pierwsza edycja? Gdyńskie Poruszenie... Jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ po pierwsze udało nam się obudzić wiosnę, która się w Gdyni pojawiła właśnie w ramach Gdyńskiego Poruszenia, a po drugie na pierwszych zajęciach w dzielnicy Babie Doły pojawiło się ponad 70 osób. I to były osoby, które faktycznie mieszkają w tej dzielnicy, osoby, które chciały spróbować po raz pierwszy z profesjonalnym trenerem, chociażby spróbować chodzić z kijkami, przebiec się, poczuć ten profesjonalny trening. No właśnie, bo to są różne formy aktywności, tak? Wspomniał pan o Nordic Walking, wspomniał pan o bieganiu, ale też można na rowerze pojeździć. Można pojeździć na rowerze, mało tego, można przyjechać swoim rowerem i zrobić mały przegląd roweru. Dzięki naszemu partnerowi oferujemy podstawowy przegląd roweru, który możemy przygotować już do sezonu. To pierwsze spotkanie za nami, a już niebawem kolejne. Już niebawem kolejne, w najbliższy wtorek o godzinie 18 na skrzyżowaniu przy ulicy Morskiej z Chylońską od wjazdu ze strony Redy. Planujemy spotkanie, znowu pojawią się nasi trzej trenerzy, znowu się pojawi serwis rowerowy i znowu zrobimy podstawowy pierwszy trening dla osób, którzy zaczynają przygodę ze sportem. Te początki są bardzo istotne. Jak pan powiedział, ten początek nie może być zbyt intensywny. Musimy stopniowo się rozkręcać po to, żeby na przykład wystartować kiedyś w jakimś tam terminie, który sobie założymy, w poważniejszej imprezie, a ta też niedługo w Gdyni. Tak, najbliższa impreza poważna w ramach naszego Grand Prix to bieg europejski, który odbędzie się już 11 maja. Zapisy trwają. Przypominam wszystkim chętnym, którzy chcą brać udział, że do 26 kwietnia zapisujemy się wszyscy na bieg główny. Na dzień dzisiejszy na liście mamy już 2700 osób. No, wy się możecie chwalić takimi rekordami swoistymi, prawda? Bo Gdynia to jest miejsce bardzo lubiane przez biegaczy. To są liczby 3-4 tysiące. A czasami, pamiętam, musicie po prostu zamykać, ograniczać ilość, bo nie jesteście w stanie więcej osób przyjąć. I taka impreza, którą zamykamy ilość, to jest impreza już dla zawodowców. Największa impreza w Polsce triatlonowa na Gdyni połówka Ironmana, gdzie jest 1500 osób. Z tego co pamiętam, lada dzień będziemy musieli zamknąć listę startowych, bo te 1500 osób w 7 się u nas pojawi. No to świetnie, no to pogratulować, bo to rzeczywiście impreza imponująca dla prawdziwych twardzieli. I bardzo duża organizacja w mieście, bo ja przypomnę, że my zamykamy miasto na odcinku 30 km w sierpniu. W sierpniu, w pełnym sezonie letnim, turystycznym, trzeba wyłączyć ulice, po których będą biegali i jeździli zawodnicy, którzy będą startować w pół Ironmanie. A gdzie będą pływać? Będą pływać co to te. Zatoce, no pięknie, to się wszystko, oby pogoda sprzyjała, oby nie było za gorąco, bo to może być też męczące i to może być problem dla tych, którzy będą mierzyć się z tymi dystansami. Panie dyrektorze, gdzie szukać wszystkich informacji? Gdzie na przykład poruszenie? Gdzie kolejne informacje? Gosir na swoich stronach te informacje zamieszcza? Wszystkie informacje zamieszczamy, jeżeli chodzi o wszystkie nasze imprezy sportowe, w ogóle generalnie o sporcie informujemy na naszym portalu internetowym gdyniasport.pl i tam państwo mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące i biegu europejskiego, i kolejnych naszych biegów, kolejnych naszych imprez, i także Gdyńskiego Poruszenia. To co, spotykamy się 11 maja? Panie doktorze, czekam na pana na linii startu. Ja nie wiem, czy podejmę wyzwanie, ale mam nadzieję, że uda mi się do końca roku 3 takie dystanse 10-kilometrowe pokonać. Tak sobie założyłem. A może 11 maja, to jest to pierwsze wyzwanie. Nie deklaruję, nie chcę rzucać słów na wiatr. Panie doktorze, mamy naprawdę bardzo dobrą obsługę medyczną, więc proszę się nie bać o zdrowie, tylko zapisywać się do tego 26 i będziemy bacznie obserwować pana postępy. No już prawie pan mnie przekonał.
zakładał, wolałbym nie mieć nic wspólnego z lekarzami, to już wolę zdecydowanie wolniej pokonać ten dystans. Jaki limit? Prawie 2 godziny chyba. Prawie 2 godziny, więc spokojnie, wydaje mi się, a wiem doskonale, że pan również trochę biega, trochę biega. Tak skromnie powiedziane, natomiast trochę pan biega i na pewno pan sobie ukończy bezpiecznie, tak jak miejmy nadzieję wszyscy nasi uczestnicy na kolejnego biegu. Tego życzymy wszystkim, zapraszamy, przypomnijmy, bieg europejski 11 maja, zapisy do 26 kwietnia. Do 26 kwietnia zapisy, natomiast wszystkich oczywiście namawiamy, aby odebrali pakiet startowy już 10 maja od godziny 14 do 20 w dniu przed imprezą oraz w dniu imprezy. Natomiast żeby spowodować tego, żeby nie było dużego tłoku przy odbioru pakietów startowych, prosilibyśmy, żeby już w piątek osoby przychodziły i odbierały nasze. I co istotne, symboliczne, wręcz wpisowe. 20 zł. A jeśli chodzi o trasy, gdzie się ustawiamy, żeby kibicować? Ustawiamy się przede wszystkim na ulicy Świętojańskiej na bulwarze. Miejmy nadzieję, że będzie taka pogoda jak dzisiaj. To na pewno będzie dużo kibicujących i oczywiście dużo osób, które będą uczestniczyć w naszym biegu. Dziękuję bardzo za spotkanie, Marek.